Cześć, szóste zadanie z planimetrii z książki Teraz matura z poziomu podstawowego zestawu A. Zadanie szóste jest stricte teoretyczne, ponieważ przeciw prostokąta trójkąta prostokątnego ma długość 12. Środkowe trójkąta przecinają się w punkcie P, przynasowują na sobie środkowe, oblicz długość środkowej opuszczonej naprzeciw prostokątnym, czyli to, oraz długości odcinków, na które punkt P dzieli tą środkową. Pierwsza podstawowa rzecz, jaką tutaj trzeba wiedzieć, że po to narysowałem to kółko, żeby Wam uświadomić, że skoro to jest trójkąt prostokątny, to to jest 6 i to jest 6, tak? Bo każdy trójkąt wpisany w okrąg, który jest średnicą, dzieli ten trójkąt, to jest przeciwprostokątna, tak? Jest to trójkąt prostokątny. Tak? Trójkąt, albo inaczej, okrąg zbudowany w trójkącie prostokątnym, to znaczy, że średnica jest przeciwprostokątna. Zawsze. I zawsze tutaj środek tego naszego okręgu jest w połowie. Ale zauważcie jedną ważną rzecz, że to też jest promień. To znaczy, że nasza środkowa A, B, C, to niech będzie S, to znaczy, że odcinek AS równa się 6. Koniec. Jeżeli chodzi o policzenie środkową. Oraz oblicz długość środkowej opuszczonej na przeciw prostokątnym jest oraz długości odcinków, na które punkt P dzieli tę środkową. Jest takie bardzo fajne twierdzenie, że w trójkącie środkowe przecinają się w jednym punkcie i przecinają się w takim fajnym stosunku, że tu jest x, a tu jest 2x. Czyli to jest jedna część, a to są dwie części, tak? To znaczy, że x plus 2x to jest 3x równa się całość, czyli 6. Jeżeli podzielimy to przez 3, no to x równa się 2. To znaczy, że tu jest 2, a tu jest 4. Po zadaniu. Tu nie było co liczyć, tak naprawdę. To jest stricte zadanie teoretyczne, które sprawdza, czy no, macie teorię przyswojoną. Łapki w górę, jak się podoba. Zmykamy do kolejnego. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl